Witam wszystkich, to znowu ja, Bungo. Jak widzicie, ludziska, gram w Seven Days to Die. Wiele osób mi o tej grze mówiło, no i w końcu postanowiłem ją sprawdzić. Jest to coś w rodzaju połączenia Minecrafta z Project Zomboid. Mamy tutaj zombie apokalipsy jak zwykle. No i tutaj możemy też niszczyć dosłownie cały świat. W tym momencie jestem na misji w poszukiwaniu żarcia dla siebie i picia. W środku są zombiaki, to dosyć duża ich ilość. O, w mordę. I demolują chałupę. Cudownie. Może mnie nie zauważą, jak wyjdę na górę. O ile dobrze pamiętam, niestety to miejsce już często dosyć moja grupa przyjaciół, z którą gram w tą grę, przeszukiwała, więc raczej tu nic nie znajdę. No, gierka jest bardzo fajna i polecam ją wszystkim, zwłaszcza jeżeli macie okazję grać ze znajomymi. Zresztą nawet widać, że tutaj już byliśmy, bo są pochodnie nasze zostawione w tym budynku. No, mam nadzieję, że zombiaki mnie nie wyczają. Zobaczmy, co jest tutaj. Jakaś kuchnia. Jestem w jakimś bloku mieszkalnym w ogóle. O, jest woda. Świetnie, napiję się wody od razu. Teraz się pozbędziemy zombiaków. Być może użyjemy do tego dynamitu. O, tu jest trochę jedzenia. Świetnie, czyli jednak nie wszystko znaleźliśmy. No, tutaj przeszukiwaliśmy to miejsce. Zobaczmy. Można też bardzo wiele rzeczy podnosić tutaj, że na przykład tą kanapę mogę podnieść i później sobie ją ustawić. Zresztą wam pokażę później naszą bazę, która jest dosyć imponujących rozmiarów już. Robimy ją od kilku dni. Tylko najpierw rzeczywiście chcę zebrać trochę jedzenia. Można też w tej grze polować na zwierzynę, która jest na zielonych terenach czasami, polankach, na przykład świnki albo jelonki, i to jest dobre źródło pożywienia. Jesteśmy na dachu. Nic nie ma, tu jest trochę skrap metalu. W tej grze jest dosyć rozwinięty system tworzenia przedmiotów. Możemy robić różne rzeczy, zaczynając od łomu, a raczej kilofa, kończąc na minach przeciwpiechotnych, więc jest dosyć zabawne. Zresztą mam przy sobie nawet dynamit, jak widzicie, i chyba spróbuję go wykorzystać po raz pierwszy. O, latarkę znalazłem. Może nawet spróbujemy zabić te zombiaki, tylko szkoda mi by było niszczyć ten budynek, ale dla was to zrobię chyba. Teraz zobaczymy. Weźmy sobie w takim razie ten dynamit. Tutaj. Mam pistolet, nie wiem czy to tak działa, że muszę strzelić w dynamit czy co, ale się chyba przekonamy po prostu. I mam nadzieję, że się chatka nie zawali. O, o, o. Ja postawię to tu. Wyjdę na zewnątrz. I pewnie mi się gra zatnie, jak to zrobię. Jestem tego pewien. Jednak nie, ale zombiaków nie ma. No, powiedziałbym, część zombiaków nie ma. Jak widzicie, jest teraz dzień. Zombiaki się kompletnie inaczej zachowują w dzień niż w nocy. W dzień są bardzo powolne i głupie, ale w nocy zaczynają biegać, tak jak ta babka przed chwilą. I są bardzo niebezpieczne. No, nie chcę do nich strzelać, bo mi szkoda amunicji. Tylko pokażę wam, jak wygląda strzelanie w tej grze do zombiaków. Oczywiście strzelając w głowę, padają na jeden strzał. Strzelając w ciało, trzeba trochę więcej amunicji zużyć na nich. Jak widzicie, budynek jest całkiem solidnie uszkodzony. Mam jeszcze jeden dynamit. Zobaczmy, jak wygląda wnętrze. No tak, jest dosyć solidna dziura tam. Więc jest to naprawdę zabawna gra. Jeszcze zajrzymy do tych tutaj budynków. A mamy tutaj w sumie 4 budynki, wow, do przejrzenia. Zombiaki dalej demolują tamtą chatkę. W grze, o ile dobrze pamiętam, widziałem do tej pory pistolet, MP5, shotguna i taką snajperkę, więc na razie zbyt dużo broni nie ma. Zresztą sami możemy tworzyć broń. Przy pomocy odpowiednich materiałów możemy zbudować shotguna na pewno, to wiem. Chociaż sam jeszcze nigdy go nie zbudowałem. Jestem jeszcze noobem w tej grze. Ale świetnie się bawię, to trzeba przyznać. Dobra, wejdziemy tutaj na drugie piętro, mam nadzieję, że zombiaki za mną nie podążą. Przeszukamy ten budynek. O, widzę, że tutaj schody są rozwalone. I chyba się wrócę do bazy, żeby wam pokazać bazę, bo to jest właściwie filmik. Chcę wam tutaj pochwalić bazą, którą zbudowałem ze znajomymi, jak już mówiłem wcześniej. Oczywiście link do ściągnięcia gry będzie w opisie do filmu. Jest trochę więcej wody. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, gra kosztuje, o ile dobrze pamiętam, $20, ale tutaj polecam poczekać jeszcze, aż wyjdzie chyba beta, bo wtedy cena zmaleje, co jest dosyć dziwne, do $15. Ale nie mam jak się dostać na górę, czy uda mi się zrobić schody. Tak, schody chcę zrobić, świetnie.
Może przy pomocy schodów własnej roboty tutaj się dostanę na górę. O, świetnie. Więc mamy schody, wchodzimy na górę, tu jest drabina nawet. O, i spluwa, świetnie, więcej amunicji. Wezmę ją sobie, schowam później w bazie. Więc przetrwać w tej grze nie jest ciężko. Na początku próbowałem się barykadować w budynkach na wyższych piętrach, ale zombiaki w końcu zawsze się do mnie dobierały. Po pewnym czasie i w końcu postanowiłem zbudować bazę podziemną i to okazuje się być skuteczne. Tam jest dosyć ciężko im się dorwać do nas. Tutaj błąd popełniłem. Gra jednak kosztuje $35 w tym momencie. Więc no nie jest to tania zabawa. To jest ile? To jest 120 zł mniej więcej. Więc tak. Mówiąc szczerze, moim zdaniem ta gra nie jest warta 120 zł. I bym na pewno nie kupił, gdyby nie to, że mam kanał na YouTubie i mogę wam ją pokazać. Ale cóż... Dosyć dużo przedmiotów tutaj znalazłem, jestem zaskoczony. Najwyraźniej niedokładnie przeszukiwaliśmy to miejsce. Nawet amunicja do shotguna, amunicja do MP5. To jest amunicja do snajperki. Wow. Zatem wrócimy bogaci do bazy. Reszta załogi będzie szczęśliwa. Więcej żarcie dla nas. Ze scrap metalu możemy robić sztabki metalu. Zaraz wam pokażę jak. To jest bardzo prosty system tworzenia przedmiotów. Myślę, że osoby, które grają w Minecrafta będą czuły się jak w domu tutaj. Więc właśnie zrobiłem sztabkę metalu. Zresztą później ze sztabki metalu możemy robić przedmioty takie jak topory. Kurczę, nie mogę się wysłowić, co jest blisko ze mną. Topory, młoty do burzenia ścian, czy... Cały czas to słowo wypada mi z pamięci. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Co ja chcę powiedzieć? Kilofy, o, wreszcie, dziękuję. Chryste, panie. Dobra, wyjdźmy stąd, bo już tutaj chyba więcej nie muszę być. Wrócimy się do bazy mojej. I pokażę wam, jak nasza baza wygląda. Chociaż mam ochotę troszeczkę jeszcze powysadzać zombiaki w powietrze. Można też strzelać do samochodów, one wtedy wybuchają. Nie wiem, ile magazynków trzeba na to zużyć. Spróbuję rozwalić ten samochód, żeby to zademonstrować. Okej, trochę czasu to zajmuje. I magazynków wcięło mi w cholerę. Z shotgunem to było łatwiejsze. Eksploduj! O, wreszcie, dziękuję. No jak widzicie, jest dziura w ziemi. Dosyć duża. Super. O, tam są jakieś namioty, czy co? Tego nie widziałem. Chcę to sprawdzić. Tak, miałem wrócić do bazy. Oczywiście znalazłem zaraz coś ciekawego i nic z tego. Najwyraźniej dzisiaj będą. Ha, ha, ha. Więc tak, dobrze się bawię. Chociaż myślę, że granie w pojedynkę nie będzie, nie byłoby a tyle interesujące, więc jeżeli już chcecie tą grę sobie kupić, to upewnijcie się, że macie znajomych, z którymi byście mogli pograć. Bo inaczej na pewno te $35 to jest przesadna cena. Ja mam taką grę. Zresztą widzicie, że to jest dosyć jeszcze w daleko idącej alfie. Więc naprawdę polecam poczekać tutaj, aż wyjdzie pełnoprawna produkcja, albo przynajmniej beta. Mają dodać do tego jeszcze losowo generowany świat, o ile dobrze słyszałem. Latające stwory, możliwość budowania pojazdów. To na pewno będzie się rozwijało. Co my tutaj mamy? Jest jakieś obozowisko, są tutaj namioty. Amunicja do pistoletu jeszcze. Sobie wezmę. Oła, coś mnie uderzyło. Nie wiem co, jakiś bug. Zobaczmy co jest wewnątrz. Trup. Trup, który ma wodę. Tu jest jeszcze plecak. Znowu zostałem uszkodzony. Wymienię moją pułapkę na środki przeciwbólowe. To jest jeszcze taki mały namiot, ale czy mogę do niego wejść? Nie wygląda na to. Mogę go rozwalić? Mogę. I co z tego dostaję? Fragmenty ubrań. Właściwie to materiał. Co my tak rani? Czy jestem atakowany przez niewidzialnego zombiaka? A, już wiem co się dzieje, jestem głodny. Muszę coś zjeść. Super by było, gdybym umarł tutaj nagrywając filmik z głodu. Kompletny fail. Dobra. No, jemy się szyneczką i
tak, chcę wrócić do bazy, tylko że nie pamiętam do końca, gdzie moja baza jest. Na pewno gdzieś w tą stronę. Tutaj, jak widzicie, namiot. Tam rozłożyłem śpiwór. I to działa w ten sposób, że jak zginiemy, to się spawnujemy obok naszego śpiworka. I zresztą po śmierci tracimy wszystkie przedmioty z tego paska, ale te rzeczy, które są tutaj, zostają zachowane. Więc warto te cenniejsze rzeczy chować właśnie do ekwipunku głównego. A nie trzymać wszystkiego w pasku w hotbarze. Dobra, pójdę tędy. Mógłbym zapalować na świnkę, ale jakoś mam humor miłosierny i nie będę ich zabijał. Widzicie, grafika jest taka sobie, no ale czego się tutaj spodziewać? Wszystko jest zrobione na podstawie takich kwadratów, jak w Minecrafcie. Jeszcze mi się pić chce, więc się napiję. Mamy tutaj oczywiście wskaźnik głodu, picia, życia i ten niebieski wskaźnik wskazuje, ile mamy jeszcze siły. Jeżeli jej nie mamy, nie możemy biegać i tak dalej. Jestem prawie pewien, że nie znajdę tego głównego, no właściwie drugiego wejścia do mojej bazy. Mam dwa wejścia w tym momencie do bazy naszej. A więc chyba poszukam głównego wejścia razem z wami. Tam powinno być dosyć dużo zombiaków, które się cały czas próbują dokopać do naszej bazy. I jest to dosyć duży problem. Każdego dnia musimy wychodzić na zewnątrz i je zabijać i naprawiać szkody. Jak widzicie, moja postać się zmęczyła i już nie może biegać. O, znalazłem shotguna. Świetnie, wrzucę książkę. Wymienię go na shotguna, wrzucę to. Wezmę amunicję do shotguna. A jeszcze wyrzucę moje pułapki i wezmę chili. Świetnie. Chyba muszę w tą stronę iść, żeby trafić do bazy. O, królik biegający. Na szczęście dużo zombiaków nie spotykamy. One chyba się głównie kręcą w pobliżu budynków mieszkalnych. Więc tutaj mamy w miarę spokój. Zresztą bazę też zbudowaliśmy w oddaleniu od budynków. Właśnie po to. A osoby, które są zainteresowane oglądnięciem procesu tworzenia bazy, którą zaraz wam pokażę. Przepraszam. Zapraszam do oglądnięcia live streamu, bo my tam robiliśmy to na żywo. Pewnie będzie link w opisie filmu. Tylko ostrzegam, ten filmik, ten live stream nie był zbyt... No, nie jest na pewno ciekawy do oglądania. Dobra, jest wejście do naszej bazy. Jak widzicie, tu taki bunkier stworzyliśmy. Tu jest chata, w której na początku pierwszego dnia się zabarykadowaliśmy na drugim piętrze, a właściwie to na dachu chyba. Widzicie, tutaj są pułapki zostawione na zombiaki. Żeby się do niej dostać, musimy się troszeczkę przekopać. Zobaczcie, jak wygląda kopanie w tejże. Na pewno to jest bardzo podobne do Minecrafta. Więc teraz tutaj rozwalimy ściany. Zrobimy sobie przejście do środka, ja to zabarykaduję i was oprowadzę po naszej bazie wspaniałej. Język mi się plącze. Ciekawe dlaczego. Okej, moja postać jest zmęczona, przez to wolnie kopię, więc zjedzmy sobie szyneczkę i napijmy się wody. Zresztą słońce już zachodzi, zaraz zombiaki będą szybsze. Dobrze, że kurczę, wreszcie postanowiłem wrócić tutaj. Się tak zagadałem, gadając do was, a cholera, noc się zbliża, słońce zachodzi, a zombiaki w nocy są naprawdę niebezpieczne. Bardzo ciężko przeżyć. Zwłaszcza jeżeli noc nas złapie na otwartym terenie, wtedy to praktycznie jest śmierć gwarantowana. No. Widzę, że tutaj bardzo solidne zabezpieczenia zrobiłem. Ciężko będzie się dostać do bazy z powrotem. Okej, wreszcie dokopaliśmy się. Więc to jest główne wejście do naszej bazy. Naprawię wejście. Żeby zombiaki się tutaj nie przebiły za szybko. Okej, tutaj postawię skały nasze. Musicie tutaj cierpliwością się wykazać, bo ja mam ewidentnie problemy jakieś. Dobra. Hop, hop. Dobra, to wystarczy. No i tutaj mam schody. Tu jest drabina. Na dół, jak widzicie, tam są też pułapki na zombiaki, które usunę na razie, żeby przejść. Jak zombiak dotknie takie pułapki, to ginie od razu, więc to jest dosyć skuteczne. Tutaj też są drzwi, zrobiliśmy pod ziemią. Nie chcę tego dotknąć, bo pewnie bym zginął. Zamkniemy drzwi za sobą. A właściwie to wiecie co? Tak dla bezpieczeństwa rozłożymy te pułapki z powrotem. Myślę, że to jest dobry pomysł, co? Tutaj sobie spadną na ziemię, nawet jak się przebiją, to pewnie ich trochę uszkodzi, a później będą musiały pokonać całe rzędy tych kolców.
Tutaj też zresztą zostawię parę. Tak na wszelki wypadek. Wiem, że to nie jest pasujące do oglądania, ale jakoś się nie mogę powstrzymać. Zresztą bardzo wciągające jest budowanie samej bazy. W każdym razie to jest główny poziom, pierwszy poziom naszej bazy. Jak widzicie, mamy tutaj ognisko. Mamy tutaj kociołek do gotowania żarcia, to jest nasz śpiwór. Tutaj mamy różne skrzynie, w których trzymamy rzeczy. Mam tutaj dosyć dużo zapasów w tym momencie. Jeszcze nie zaczęliśmy budować na szeroką skalę min, ale na pewno kiedyś zaczniemy. Tutaj jest MP5, bardzo duży magazynek do niego. Mamy wyrzutnię rakiet nawet, którą znaleźliśmy podczas jednego z wypadów. Na dolnym piętrze mamy tutaj niedokończony jeszcze pokój. Jak widzicie, zrobiliśmy panele podłogowe. I też mamy troszeczkę łóżek i kolejny składzik różnych rzeczy. Jeszcze mamy jedno piętro w dół. Ała, i spadam na sam dół. Super. Tutaj ma być farma. Później, podziemna. Na razie jeszcze tutaj nic nie rośnie, chociaż udało nam się raz zasadzić ziemniaki, ale później je wcięło chyba, nie podlewaliśmy ich albo coś w tym stylu. No i tutaj jesteśmy na dolnym piętrze, tutaj robiliśmy tunele, które prowadzą, zaraz wam pokażę gdzie. To jest kolejny skład, gdzie trzymamy nasze zapasy, mam dosyć dużo benzyny tutaj, pełno picia, dużo pochodni i tak dalej, wszystko czego potrzeba. Kopiąc tunele w tej grze, no ogólnie prowadząc wykopki, że tak się wyrażę, możemy znaleźć dosyć dużą ilość właśnie siarki, metalu i tak dalej, więc to nie jest problem. Tutaj jest jakby kolejny fragment, gdzie jest jakby miejsce, gdzie można odpocząć. Jest kolejne ognisko do gotowania kociołek, nawet można na krzesełku usiąść. Znowu są skrzynie. Zaraz wam pokażę tamtą drogę, tylko muszę tutaj dojść. To jest drugie wyjście z bazy. Jak widzicie, dosyć głęboko pod ziemią jesteśmy. O, jeszcze wam pokażę. Tak wygląda metal w tej grze. Możemy go wykopać w ten sposób. I wtedy dostaniemy metal, z którego możemy zrobić sztabki metalu. Okej. Okay. Tutaj jest drugie wejście, które zaraz będę musiał też zabarykadować, bo nim właśnie się wydostałem na zewnątrz. Jak zaczynałem nagrywać, jak widzicie, jest ciemno. Zobaczmy, czy są zombiaki jakieś. Nie wygląda na to. Okej, okay, to dobrze. No to nie znaczy, że nie zamknę drzwi tutaj. Chyba później zamiast robienia cały czas tych ścian ze skały zaczniemy budować tutaj metalowe drzwi. Mam nadzieję, że one powstrzymają zombiaków na dłużej. Okej, teraz pokażę wam nowy tunel, który robimy. Tym tunelem planujemy się dostać, zaraz wam powiem gdzie. Pokażę wam jeszcze mapę świata, która jest bardzo duża, robi wrażenie. My jesteśmy tutaj, nasza baza może zajmuje taki fragment. No a mapa jest dosyć imponujących rozmiarów. Myślę, że przejście stąd do tego miejsca zajęłoby gdzieś tak z 15 minut biegiem, więc jest to dosyć imponujące. W każdym razie my chcemy zbudować tunel aż do tych budynków tutaj, a później ewentualnie w pobliżu tego jeziorka, żeby zbierać wodę, zapasy wody. Więc tutaj jest ten tunel właśnie, jest dosyć długi już, ale jeszcze daleka droga przed nami. To na pewno, chociaż 4 osoby to w miarę szybko idzie. A na dole robimy przy pomocy ładunków wybuchowych kolejny tunel, który głęboko prowadzi, zresztą sami widzicie. Zresztą zaraz tutaj poszerzymy go wspólnie. Gdzieś tutaj zrzucę dynamit, oświetlę sobie to wszystko. Kopiemy trochę w dół ziemi. Mam nadzieję, że będę mógł stąd wyjść później. Ja mam przy sobie coś, z czego bym mógł zrobić drabinę? Mam. Okej. Na wszelki wypadek już ją zrobię, tylko za co ja to... Dobra, to wyrzucę na razie. Nie potrzebuję tego. Więcej drabiny potrzebuję zdecydowanie. Dobra, tyle wystarczy. Więc sobie tutaj zrobię zejście na dół. Nie chcę rozwalić tylko drabiny naszej. Nic, w razie pierwszy raz mam styczność z taką grą. Bardzo mnie wciągnęła, tutaj nie będę kłamał. Kupę zabawy mam, robiąc tą bazę ze znajomymi. Dobra, tutaj mam zejście na sam dół, świetnie. Tutaj zjedę sobie ja. Zjadę kolejną drabinę. Teraz, gdzie ja muszę postawić dynamit, żeby móc go ustrzelić z góry? Czy w ogóle mam dynamit? Dobra. Myślę, że jak stanę na tym moście, a dynamit postawię być może tutaj, to będę mógł go trafić.
Dobra, więc wróćmy na górę i zobaczmy, czy to zadziała. Pogłębiamy naszą kopalnię w dół. To dosyć radykalnym sposobem. Dobra, staniemy sobie tutaj. Okej, okay, łatwo będzie trafić. Mam nadzieję, że nie zginę. Wiecie co? Nawet stanę trochę dalej. Do bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że to jest dalej. O, chyba nie ma wielkiej różnicy. Okej, okay, czy to powiększyło to na tyle, żeby to było satysfakcjonujące? Nie do końca. Może więcej dynamitu tam włożymy. Cwany się na mnie obrazi, bo on ten dynamit robił. Sorry, Cwany. To wszystko dla widzów. Dosyć ciężko dynamit zrobić. Trzeba wielu składników na niego. Wezmę sobie z 4 dynamity. Oj, Cwany na pewno będzie zły. Oj, będzie. Właściwie to tutaj mogę kanapę też posadzić. Takie miejsce do odpoczynku dla górników. Będzie teraz tam. Jeszcze jedna laska dynamitu. Okej, świetnie. Więc zejdziemy jeszcze raz na dół i dam tam trochę tego więcej. Jestem ciekaw, czy im więcej dynamitu, tym większa eksplozja będzie. To byłoby logiczne, ale zobaczymy, czy tak działa. Wiecie, jak to jest z logiką w grach. Różnie z tym bywa. Dynamit tu jest. Będę mógł stąd się dostać? Powinienem móc. Dobrze. Będzie jeden, drugi, trzeci, czwarty. Okej. Okay. Teraz weźmiemy drabinę. Postawimy ją sobie. Właściwie tutaj chyba wystarczy. Tak, okej. Okay. Więc wrócimy na górę i ostatnia eksplozja. Ludziska. Zobaczymy, co to nam da. Oho. Dobra, jednak zdecydowanie większy wybuch był. Oj, zdecydowanie. No cóż, chyba w ten sposób będziemy kopać w dół teraz. W każdym razie dzięki za oglądanie. Powiedzcie mi w komentarzach, co myślicie na temat tej gry. Czy chcecie więcej filmików? Czy chcecie, żebym wam pokazał, jak będzie później wyglądała nasza baza? Czy jesteście zainteresowani tym i w ogóle? I sorry, że tak dziwnie mówię, ale nie wiem, jakoś nie mogę się skupić. Dzięki za oglądanie. W każdym razie pozdrawiam was gorąco. Trzymajcie się ciepło. A, wiecie co? Musimy tutaj postawić oparcie. To jest zdecydowanie prawda. Oparcie musi być. W każdym razie tak. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do usłyszenia następnym razem. To nie miało tak wyglądać. Wiecie co, może dokończę to, jak już będę sam. Jeszcze raz trzymajcie się, ludziska.